Cześć, witam was bardzo serdecznie moi drodzy. Zapraszam was do recenzji magazynu LEGO Friends. Jest to numer 6 z 2016 roku. Zapraszam. I oto nasz króliczek. Niestety jest on dość ubogi, jeśli chodzi o malowanie, o dodatkowe aplikacje oprócz twarzy. Tylko na buzi zobaczymy oczy i pyszczek. Więcej malunków na nim nie znajdziemy. Nie są zaznaczone jakoś tutaj uszy na przykład wewnątrz. Ogonek też nie jest pomalowany. Łapki też są w kolorze jego tułowia, więc tutaj bez żadnych większych dodatków. Tutaj te linie, nie wiem czy taki był zamysł, czy po prostu forma była odlewania tego stworka, po prostu była tak stworzona. Troszkę mi się to nie podoba w tym wydaniu. Tak więc taka przeciętna figurka moim zdaniem, ale uzupełni ona kolekcję, którą zaraz wam pokażę. Ale jeśli chodzi o uzupełnienie kolekcji, króliczek sprawdzi się jak najbardziej. Tanim kosztem dostajemy zwierzątko, które może prezentować się z naszymi pozostałymi bohaterami. Tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, że on ma także otworek na głowie, tak jak na przykład nasza smoczyca i lis na ogonie, gdzie możemy mu dodać dodatkowy element ozdobny. Sama budowla dołączona do zestawu składa się z niewielu klocków, jednak wydaje mi się, że mogą być one ciekawe dla mocerów. Takie dwa żółte elementy są bardzo ciekawe. Tu są płaskie, tu mają kilka pinów. Tak przypominają trochę podstawkę Lego, tylko że z przesunięciem oczywiście pinów i jest szersza o jedną linię. Podstawka taka bazowa to jest 6x6, jak widzimy, zielona. Też może być ciekawa, ale jako konstrukcja nie bardzo przypadła mi do gustu. Może połączenie kolorów mi nie odpowiada. Te jeszcze ewentualnie gładkie mogą się wam przydać, moi drodzy. No i dodatek w postaci kwiatka. To jest oczywiście dostępne w taki sposób. Tutaj jeszcze mamy dwa gładkie, więc tak to wygląda, tak się prezentuje. Podsumowując, moim zdaniem warto, jeśli szukasz tego typu klocków, warto, jeśli chcesz uzupełnić kolekcję swoich malutkich zwierzaczków, jak najbardziej się sprawdzi. A jeśli niekoniecznie nie lubisz ani zwierzaczków, ani nie potrzebujesz w danej chwili tego typu klocków, no wtedy ten zestaw nie oferuje nic ponad to, co wam pokazałem, moi drodzy. Tak więc dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam już niedługo do następnych. Dzięki, pozdrawiam, do następnego. Cześć!